No właśnie, sentyment wrócił, czy wracał od tych 4 lat już powoli do samochodu? Znaczy sentyment zawsze był, tylko zostały marzenia wprowadzone w czyn i zbudowałem w ciągu powiedzmy 5 lat, nie 4, zbudowałem taki egzemplarz, jakim jeździłem w 78 roku. No właśnie, czyli rocznik 78, co dalej? Bo to, że tak się brzydko wyrażę, buda nie ta sama. Buda nie ta sama, ale taka sama może. To znaczy jest dokładnie tak samo przygotowana, tak samo jest wyspawana, nadkole jest zrobione tak jak w 78. Każdy detal jest z roku 78. Ja gromadziłem przez kilka lat na Allegro części oryginalne FSM-owskie, więc jest mało części włoskich, za to dużo FSM-owskich. Wszystkie są oryginalne. Ale przez te lata pewne zmiany też zostały konstrukcyjnie wprowadzone, chociażby z powodu wymagań technicznych dzisiejszych. Cóż to jest, jeżeli chodzi o różnicę względem tamtego pojazdu? No tak naprawdę, to tak na szybko, to sobie nie mogę przyjąć. O, jest szyba. Szyba jest klejona, nie hartowana. To już wymagają przepisy i tego nie można było ominąć. Ale tak poza tym, to w zasadzie jest każda śrubka z epoki. Oprócz tego unowocześnienia, chociażby pełna klatka, której wtedy nie było. Wtedy fakt, w fabryce, gdzie jeździłem, w zespole fabrycznym, nie stosowaliśmy wtedy pełnej klatki, ale chyba już po moim odejściu rok czy dwa już była pełna klatka. Czyli gdzieś w 86-87 roku już była klatka pełna. Auto przygotowane jest pod rajdy z pomiarem czasu, czyli pod klasyczne rajdy historyczne. Czego mu brakuje do pełnej homologacji? Jemu brakuje bezpiecznego zbiornika, co jest największym problemem w maluchu, żeby zrobić z seryjnego zbiornika zbiornik bezpieczny, zgodny z przepisami FIA. No ale jest to do pokonania. Poza tym trzeba jeszcze system gaśniczy zamontować. No i wszystko. No i wszystko. To teraz o samym rajdzie. Przygotowany psychicznie, technicznie, wszystko gotowe? Wszystko gotowe, to znaczy należy jeszcze się dobrze spakować, nic nie pozapominać. No i dojechać do Turynu. Wagon części zamiennych do samochodu, czy raczej się nie spodziewamy? Specjalnych niespodzianek? Nie spodziewamy się żadnych niespodzianek, niemniej silnik zapasowy mamy, skrzynię biegów zapasową mamy, zawieszenie kompletne zapasowe mamy, także prawie, że drugi maluch bez karoserii. Czego pan się spodziewa na trasie rajdu, bo tam warunki są, no, dość powiedzieć, że zmienne. Bardzo zmienne, bo tak jak było 6 lat temu, to schodziły lawiny, ciągłe zmiany trasy przez organizatora, zawirowania. No, jedzie się dosyć ciężko, dlatego że często jest tak, że startuje się przy plus 15, przejeżdża się przez minus 15 i dojeżdża się powiedzmy do plus 10. Po drodze deszcze, śniegi, no i palmy, lato, prawie że. Jakieś pana największe obawy związane z tym rajdem, z samochodem, z jego wytrzymałością, ze słabymi punktami kierowcy i pojazdu? Znaczy kierowca to ma zawsze mnóstwo słabych punktów. Pojazd ma chyba mniej, mam nadzieję. No takim słabym punktem, mnóstwo można znaleźć słabych punktów. A największe obawy? To jest w zasadzie, zawsze było odpukać i nawet nie chciałbym o tym mówić, ale wentylator. Także tydzień temu nam się rozleciał w czasie testów i dobrze, że się rozleciał, bo teraz już ostrożniej będziemy kręcili ten silnik i jechali troszeczkę delikatniej, mając to na uwadze. Pana największe obawy przed Monte Carlo, historyk? No troszkę posiedziałem nad mapami, żeby nam za wiele nie zmieniali trasy, to jest problem. W tej chwili mamy to tak trochę opisane, bo w sumie opis dostajemy tylko z drogi na drogę, jak gdyby numery, kiedy przechodzimy i potem odcinki specjalne są, także no, trzeba te punkty tam wyłapać i to jest, ale myślę, że damy sobie radę. No właśnie, 6 lat temu ciągłe zmiany trasy, lawiny, cuda na kiju. W zeszłym roku można powiedzieć wręcz idealnie, spokojnie, więc tak naprawdę ciężko się czegoś konkretnego spodziewać chyba. Może nam się uda, no. Ale nie, dość wysoko tam jednak te trasy są prowadzone wysoko, to
To nie są trasy identyczne jak w tej chwili rajd idzie Monte Carlo WRC, tylko mamy troszkę inne trasy. Jeden odcinek specjalnie jest tylko po tej samym trasie. A resztę już tak ciągniemy. Myślę, że mamy dużo dłuższe odcinki dojazdowe, czy nie? Bo dziennie musimy tam, dojazd mamy 700 ileś kilometrów, potem 400 tam ileś, 300 ileś dziennie takie. Także no właśnie, to ciągle po górach, po tych zygzakach, także ta średnia 50, które tam od nas wymagają, 49 powiedzmy, to jak Andrzej opowiadał z poprzednich lat, to wymaga nieraz ostrzejszej jazdy. No właśnie. Niż by wynikało, że średni. No właśnie, 2,5 tysiąca kilometrów w maluchu. Ciężkie przeżycie, chciałbym tak powiedzieć, patrząc na jego wyposażenie, znaczy w ogóle 2,5 tysiąca kilometrów. Ale my już trochę tutaj słuch słabszy, także damy sobie radę, myślę. Właśnie, jak się jedzie w środku, bo jesteście po pierwszych testach drogowych, czy po pierwszych testach, po testach drogowych tego samochodu, jak się jedzie w środku, bo maluch już seryjnie nie oferował żadnego komfortu, tak można powiedzieć, a tutaj tego komfortu jest jeszcze mniej, no szyba się otwiera jeszcze. No tak, ale nie, no tutaj już podłogi cienkie, także już nie ma żadnych wykładzin, nic. No jest głośniej, ale mamy tutaj słuchawki, także będzie już potem można by się porozumiewać. Mhm. Zresztą po tej nauce z wentylatorem już nie kręcimy takich wysokich obrotów, także będzie ciszej.